Cześć, cześć. Obudziłeś się, obudziłaś. Mam nadzieję, że masz ochotę na porządny, duchowy posiłek, bo po to tutaj jesteśmy. Otwieramy ten film po to, żeby otwierać razem Boże Słowo, otwierać swoje serca i wpuszczać tam światło. Tak więc zapraszam Ciebie, zacznijmy to robić. Dzisiaj Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, przeczytamy sobie 1 i 2 werset. A Jezus, przywoławszy swoich 12 uczniów, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc, aby uzdrawiali choroby. I rozesłał ich, żeby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Wiem, że być może kiedyś nagrywałam już film na ten temat, ale te słowa nie ustają, nie przestają mnie zachwycać tym, że Bóg używa ludzi, że Bóg wybrał zwykłych ludzi, rybaków, żeby dokonywali rzeczy ponadnaturalnych. I jestem przekonana i sama tego doświadczam, że to nie było jedynie do 12 apostołów, ale do każdego z nas Bóg mówi to samo. I wybiera nas, tak jak ich, przywołuje do siebie i daje nam pewną moc i władzę w tym celu, żeby głosić Ewangelię i pokazywać w praktyczny sposób, na czym polega Królestwo Boże. Że Królestwo Boże opiera się na mocy, a nie na słowie. Że Królestwo Boże jest władzą nad demonami, nad Królestwem Ciemności. Jest władzą nad chorobami. I że Królestwo Boże jest czymś, czym mamy się dzielić z innymi. Że to nie jest tylko dla naszego życia, ale to jest dobra nowina, o której powinniśmy opowiadać, dzielić się tym. Opowiadać, co Bóg zrobił dla nas, co zrobił przez nas, że On jest żywy, że On działa. Bóg to nie jest taki ktoś, kto jedynie mądrze mówi i dobre koncepcje, mądre koncepcje na świat produkuje. Tylko to jest ktoś, kto chce zmieniać życie ludzkie. I przez życie Jezusa widzimy to, patrząc na Jego życie, że patrząc na to, jak On żył, że Bóg chciał pokazać to dobitnie, że On chce zaingerować w nasze życie takie codzienne. Żebyśmy inaczej myśleli, żebyśmy inaczej czuli, żebyśmy inaczej się zachowywali, inaczej doświadczali. Żebyśmy byli zanurzeni w Jego Królestwie. Ktoś kiedyś powiedział, chyba się nazywał Charles Craft, o tym, że czytając Biblię widzimy tam tylko jeden rodzaj chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo z mocą. I będąc w XX, XXI wieku widzimy różne rodzaje chrześcijaństwa. Niektóre są takie bardziej filozoficzne, inne są takie naukowe, uniwersyteckie, inne są takie mistyczne, zanurzone ciągle w jakiejś takiej wewnętrznej sferze. Są chrześcijaństwa bardzo, jest chrześcijaństwo takie praktyczne, gdzie jest pomoc biednym, pomoc ubogim. Jest też chrześcijaństwo bardzo biblijne, takie skupione na tym, żeby rozważać wersety biblijne, żeby wszystko rozkładać na czynniki pierwsze, takie teologiczne. I chociaż te różne chrześcijaństwa jakby mają swoje plusy, ale mają też minusy, to pomimo tego, że one są potrzebne w pewnym wymiarze, to kiedy zestawimy to z chrześcijaństwem, które widzimy w Ewangeliach i w dziejach apostolskich, to widzimy, że tym chrześcijaństwom czegoś brakuje. Tak teraz już mówię w liczbie mnogiej, ale rozumiecie, o co chodzi, tak? Że czegoś tutaj brakuje. Brakuje elementu mocy. Mocy, czyli zmiany. Bóg jest Bogiem między innymi dlatego, że On czyni różnicę, On czyni zmianę, to On jest stworzycielem. On tworzy coś nowego, coś, czego nie było wcześniej, albo było, ale zostało zniszczone i On to odtwarza, tak jak w przypadku uzdrawiania chorób. On odnawia rzeczy, tak jak w przypadku uwalniania od ciemności, od sił ciemności, od demonów. I On ma moc zrobić coś, co jest niewykonalne dla człowieka. Czyli On wykracza poza tą sferę intelektualną, teologiczną, praktyczną również. To, co my o ludzkich siłach możemy zrobić. Chociaż to wszystko oczywiście jest ważne, tak? Żeby i rozważać rzeczy, i pomagać biednym. Ale to jesteśmy w stanie zrobić nawet nie będąc chrześcijanami. I wiele organizacji to robi, nawet lepiej niż chrześcijanie. Ale Bóg powołuje nas do pewnej relacji z Nim, gdzie Jego moc może nas wypełniać. I w wyniku tej relacji i tego napełnienia, my idąc na ten świat, czynimy rzeczy ponadnaturalne.
których by nikt nie wymyślił, nie miał mocy ani siły dokonać. I Bóg chciał, żeby to było ewidentne. Żeby nikt jakby tego nie mógł podważyć. Żeby nie mógł powiedzieć, że wy jesteście jakąś organizacją, ale wcale Bogu nie służycie. Bo świat miał poznać nas po miłości, ale miłości okazywanej w ponadnaturalnym wymiarze. Nie takiej zwykłej po prostu czułości, ale miłości, która przekracza granice, która nie brzydzi się człowiekiem, która wybacza nawet najgorsze zło. Miłości, która idzie tam, gdzie jest najciemniej, chociaż normalny człowiek zostałby w swojej sferze komfortu. Miłości, która każe nam poświęcić swoje życie dla innych ludzi, chociaż normalny człowiek by tego nie zrobił, by się skupił na swoim życiu, żeby je przeżywać. Tak więc Bóg powołuje nas do takiego wymiaru miłości, który jest ponadnaturalny, gdzie dokonują się zmiany w sferze duchowej i również w sferze fizycznej. Kochani, my jesteśmy powołani właśnie do tego rodzaju życia. Bóg nie chciał, żebyśmy jedynie byli dobrymi ludźmi na tej planecie, ale żebyśmy pokazywali, że Bóg istnieje. Będąc dostępnymi dla Jego Ducha, pozwalając, żeby On przez nas działał właśnie w ten ponadnaturalny sposób, ludzie powinni widzieć, że Bóg istnieje, że Bóg jest dobry, że Bóg jest Bogiem niemożliwego i przez to będą poddawać swoje serca, iść za takim Bogiem, sami doświadczać przemiany coraz większej i głębszej. I to jest celem naszego życia, żeby być takimi uczniami, jakimi byli apostołowie, żeby wziąć tą moc i żeby jej używać, żeby uczyć się jej używać we współpracy z Bogiem. Boże, ja Ci dziękuję za to wielkie dla nas zadanie, które nam powierzyłeś, za ten przywilej, że możemy napełniać się Twoim Duchem, że możemy brać moc od Ciebie i iść i czynić to, co się Tobie podoba, tam, gdzie jest taka potrzeba. Dziękuję Ci, że nas rozciągasz i pokazujesz nam, że to wszystko jest możliwe, że to jest również do wzięcia dla nas. Zachęcasz nas, żebyśmy się uczyli, żebyśmy byli bardziej odważni w relacjach z innymi ludźmi. Żebyśmy używali darów, które nam dajesz, żebyśmy używali mocy, którą nam dajesz. Tak, żeby świat poznał Ciebie w Twojej miłości wielkiej, która zmienia, która niesie konkretną zmianę do życia ludzi. Nie jest tylko teorią, nie jest piękną koncepcją, nie jest tylko jakimiś słowami, które nas pokrzepią na chwileczkę, ale że Ty praktycznie zmieniasz życie i przez to jesteś Bogiem nad wszystkimi bogami. Nie ma Tobie nikogo równego, żaden człowiek, żaden inny Bóg nie jest w stanie czegoś takiego zrobić. Dziękujemy Ci za to, że nas prowadzisz, nas pouczasz swoim słowem i zapewniasz, że chcesz czynić wielkie rzeczy przez nas, bo Twoja służba się nadal nie skończyła tutaj na tym świecie i masz dużo do zrobienia, potrzebujesz nas, żebyśmy byli dla Ciebie użyteczni. Ucz nas tego, modlimy się dzisiaj o to, żebyś nas uczył, jak się modlić, jak uzdrawiać, jak wyganiać demony, jak głosić Ewangelię z mocą, jak nie być tylko słowem czy ludzkim czynem, ale jak w ponadnaturalny sposób pomagać innym ludziom. Modlimy się o to, prosząc w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen, kochani. Ciekawa jestem, czy wy już żeście tego doświadczyli. Ja wiele razy opowiadałam na różnych webinarach, spotkaniach, Szkoła Słuchania Boga, konferencjach, różne moje doświadczenia w tym właśnie ponadnaturalnym wymiarze. Ale ciekawa jestem waszych doświadczeń. Czy służyliście Bogu w ten sposób, że widzieliście, że to nie wy i działo się coś ponadnaturalnego? Czy to było słowo prorocze, czy to było uzdrawianie, czy to było wyganianie demonów, czy to było głoszenie Ewangelii, ale w sposób, który wykraczał poza ludzkie umiejętności, gdzie przejawiała się moc do zmiany? Proszę, napiszcie o tym w komentarzu, tak żeby inni też mogli poczytać, zbudować swoje serca, nie po to, żeby się pochwalić, ale żeby pokazać, że jest to możliwe teraz w XXI wieku, żeby Bóg używał człowieka do tego typu działań i jaki jest owoc tego, że owocem tego jest wiara, żywa wiara w Chrystusa. Proszę, napiszcie. Ja już też się nie mogę doczekać, żeby to przeczytać, wszystkie piękne historie. I do zobaczenia jutro. Trzymajcie się z Panem Bogiem.